Czy ważniejsza jest przyszłość czy historia, a może teraźniejszość? Jak poeta widzi świat? Byliśmy na spotkaniu z Wojciechem Hieronimusem Borkowskim z cyklu Poezje, czyta się w poniedziałek. Nocny pociąg relacji Warszawa-Olsztyn jest pusty jak połowa horyzontu po nieznanej bitwie. Wysączyć można tylko parę kropel niepotrzebnej rosy zza nieszczelnych okien. Poza tym zaprosić na pogawędkę dym z papierosa i wykaligrafować bezsennością na wytartych siedzeniach imię miejsca, które trzeba zająć, imię godziny, którą trzeba zatrzymać, imię słowa, które trzeba mówić milcząc. Ten wiersz jest nocną stacją, ten wiersz jest pierwszą stacją. Ten wiersz jest kadiszem zaczekających. Oczy poety to motyw przewodni spotkania w sali pod amfiteatrem imienia Czesława Niemena w Olsztynie. Poezja Wojciecha Borkowskiego, mocno zakorzeniona w Olsztynie, inspirowana życiem codziennym, medialnymi doniesieniami, to przekaz o świecie widzianym oczami poety. Pytania, które zadawali miłośnicy poezji autorowi, dotyczyły właśnie tego, co go inspiruje, kogo podziwia, czy wiersze dotykające historii Olsztyna są w szczególny sposób ważne w jego dorobku. Podczas spotkania Wojciech Hieronimus Borkowski zaprezentował próbkę swojej twórczości. Już niebawem ukaże się jego nowy tomik. Poeta odwołuje się w nim między innymi do swoich lęków, obaw, których podmiotem jest zmysłowe, wzrokowe odczuwanie świata. A kolejne spotkanie z poezją w Miejskim Ośrodku Kultury już w marcu. Czysty umysł otwiera bramy piekieł. Bramy piekieł otwierają czysty umysł. Przynajmniej przed zaśnięciem, przynajmniej przy bezdennym brzegu, przynajmniej na okoliczność zdumionych mistrzów. Ludzie delektują się porannymi tramwajami, wibracyjnie marszczą nieustające brwi, nie czują spękanej głowy, nazywając rzeczy co najmniej tuzin rzeczywistości zagraconych od wewnątrz. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv